Już po raz 15 czerwieński park Furgoła został opanowany przez wykonawców i wielbicieli muzyki niemechanicznej. I jaki to gatunek? Oczywiście rock i to wszystkie jego odmiany. Poprzez te 15 lat okazało się, że udało się z małego takiego festiwaliku, który miał na zasadzie, miał w planach promować młode zespoły lokalne, regionalne, wojewódzkie. Okazało się, że w trakcie tych 15 lat wystąpiły dziesiątki, już chyba nawet setki zespołów. Zespołów zarówno tych już doskonale znanych, jak i często dopiero debiutujących na tak dużych scenach. W tym roku eliminacje dla młodych zespołów wygrały dwie kapele, The October Leaves i Fifi Droki. Bardzo się w ogóle cieszymy, że mogliśmy przyjechać, bo udało nam się wygrać w kwietniu chyba, czy w marcu konkurs. I fajnie, że mogliśmy zainaugurować jubileuszowy festiwal. Po Fifi Drokach na scenie pojawili się nazywani już przez niektórych weteranami polskiego punku i rocka panowie z Big Cyca. Może rock jest troszeczkę vintage'owy, ale na pewno nie jest w odwrocie. Znaczy powiedziałbym tak, no kiedyś w latach 80. muzyka rockowa była muzyką wiodącą, tak? Jeszcze doszła do tego atmosfera czasów PRL-u, generał Jaruzelski i tak dalej. To był sztandar i rewolucja. Dzisiaj muzyka rockowa jest po prostu muzyką raczej niszową, czy po prostu rozrywkową. Po Big Cycu o rozrywkę zadbał człowiek, który na scenie przeistacza się w prawdziwe zwierzę ze skrzypcami. Michał Jelonek. Mam nadzieję, że właśnie o to chodzi, żeby szukać, żeby nie, jakby nie pozostawać tylko otwartym tylko na to, co podają ci na tacy, ale też czasami odsunąć to, co jest na tacy i potem pogmerać gdzieś na zapleczu w kuchni, co tam fajnego jeszcze kucharz ukrył. Jakie fajne rzeczy muzyczne można posłuchać, odkryć i znaleźć, a nie tylko po prostu traktować muzykę jako przerwę między reklamami. Reklam w trakcie Around the Rock nie było, były za to jeszcze występy m.in. Kultu Proletariatu, a drugiego dnia kapel takich jak Wawa Muffin, Strachy na Lachy czy Acid Drinkers. To największa gwiazda, czy jutro może największa gwiazda dla pana? To jest dla mnie największa gwiazda. Moja żona. Acid Drinkers musi być. Z Jelonkiem miłe wspomnienia. Po tegorocznej edycji kilka tysięcy widzów również powinno mieć całkiem sympatyczne wspomnienia. Pozostajemy w muzycznych kręgach, choć tym razem nieco bardziej orientalnych. Co roku w Czerwiąca-Leszczynach można nieco bliżej poznać kulturę kraju kwitnącej wiśni. Tym razem każdy mógł wziąć udział w warsztatach tradycyjnego tańca. Uczymy się choreografii tańca tradycyjnego japońskiego. Przemiłe panie pokazują ruchy, pokazują technikę, opowiadają o tym tańcu, skąd to się wzięło, dlaczego tak, a nie inaczej. No i młodzi próbują tego trudnego, że tak powiem, zawodu, bo w tej chwili to trzeba tak powiedzieć, że w Japonii to jest zawód w niektórych przypadkach. Japonię średnio dwa razy do roku nawiedzają siejące spustoszenie wśród upraw tajfuny. Ten taniec to forma modlitwy. Rolnicy tańczyli go, aby uchronić swoje wioski i pola ryżowe przed niszczącą siłą żywiołu. Ta tradycja sięga wielu wieków wstecz. I choć w warsztatach udział brały również dziewczyny na co dzień występujące w czerwieńskich zespołach tanecznych, to japońskie ruchy i kroki były dla nich sporym zaskoczeniem. No coś na tego, no bardzo fajnie. Fajnie. Trochę ciężko, ale bardzo fajnie. Dla tych, którym bliżej do śląskich niż japońskich klimatów, w Czerwiąca-Leszczynach też nie brakowało w czerwcu atrakcji. Miasto po raz trzeci wzięło udział w Industriadzie, czyli święcie szlaków zabytków techniki. W tym roku jednak czerwieńskie osiedle patronackie stało się jedną z atrakcji całego szlaku. W tym roku nowością jest Indukino. Zapraszamy małych i dużych fanów Industriady do CKE. Tam przygotowaliśmy projekcje filmowe. Mamy pokaz gry na cewkach Tesli. To też jest
nowość i rodzinną szychtę, czyli taki sprawnościowy tor przeszkód na gigantycznych dmuchańcach. Ponadto w ramach Industriady przygotowano masę zabaw, konkursów i warsztatów. Nie zabrakło też cieszącej się ogromną popularnością kolejki, dzięki której z nieznanej dotąd perspektywy można było spojrzeć na osiedle będące niewątpliwą perłą w industrialnej koronie regionu. Po prostu jest to miejsce magiczne, miejsce, w którym spotykają się różne kultury i myślę, że jest to jedno z bardziej znaczących architektonicznie, urbanistycznie miejsc porównywalne z Nikiszowcem i Giszowcem. Mamy także świadomość jednej rzeczy, że wejść do tego klubu było trudno, a jeszcze trudniej będzie w tym klubie być, ponieważ wiemy, jaki zakres jeszcze zadań nas na tym osiedlu czeka. Ale myślę, że kolejne lata pokażą, że ta inwestycja to była inwestycja taka strzelona w dziesiątkę. Patrząc na frekwencję, trudno się spierać. A skoro o familokach mowa, to warto wspomnieć o tym, co dawniej w nich gotowano i jadano. W ubiegłym roku mieszkańcy Czerwionki Leszczyn przygotowali wyjątkową książkę kucharską poświęconą właśnie temu tematowi. Zainteresowanie było ogromne, przerosło nas w sumie, bo od momentu wydania publikacji, gdzieś w okolicach 2 tygodni, cały nakład się rozszedł. Było to w liczbie 2000 egzemplarzy. Naprawdę super. No, byliśmy pod wrażeniem. Nie do końca chyba żeśmy też spodziewali się takiego zainteresowania, ale cieszymy się z tego faktu. I z tej radości pojawił się pomysł na stworzenie kontynuacji. Redagowanie kolejnych przepisów trwa. Będą przetwory, różne ciasta, desery, mogą być sosy, mogą być zupy. Wszystko kobietom wpadnie do głowy. W drugiej części książki również możemy liczyć na przepisy napisane zarówno językiem literackim, jak i w gwarze śląskiej. Dla tych, którzy poradzą coś też uważyć, a nie tylko ugotować. Ja mam właśnie tę poprzednią książkę i w domu. Korzystam z niej często. Mojej rodzinie bardzo smakują te potrawy, które przyrządzę z tej książki. To chyba najważniejsze. A waży pani po śląsku czy po polsku te wersje? No po śląsku przeważnie, bo jak jesteśmy na Śląsku, no to po śląsku ważymy. Ponoć tak nawet nieco lepiej smakuje. Po jedzeniu, jak wiadomo, warto się troszeczkę poruszać. Na brak okazji mieszkańcy Czerwionki Leszczyn narzekać nie mogli. Uczniowie jeszcze przed zakończeniem zajęć w szkole wzięli udział w kolejnej już gminnej gimnazjadzie. Ilość uczestników pokazuje, że ta dyscyplina sportu, jaką jest lekka atletyka, w naszej gminie także jest, czy stoi na wysokim poziomie. Uczniowie udowadniali to zarówno na bieżni, jak i na stanowiskach do skoków dal, pchnięcia kulą czy trójskoku. Nie każda gmina może się pochwalić takim zapleczem do uprawiania lekkiej atletyki. Myślę, że poprzez właśnie coraz lepsze obiekty mobilizujemy młodzież do tego, żeby alternatywą do innych postaw, niekoniecznie także tych pozytywnych, właśnie był sport. Nie ma się zatem co dziwić, że podczas pierwszej edycji Leszczyniady, czyli dzielnicowego dnia ze sportem w roli głównej, do rywalizacji stanęła ponad setka zawodników w przeróżnych konkurencjach. Już rano był bieg wspólnie w partnerstwie z grupą biegową Lux Torpeda Czerwionka, która poprowadziła bieg i marsz Nordic Walking dla dorosłych i dla dzieci. Teraz w tej chwili odbywa się turniej koszykówki streetbola na boisku Orlik w Leszczynach. Za chwilę zaczynamy turniej piłki nożnej dla dzieci szkół podstawowych. Mamy też pokazy karate, pokazy kickboxingu, gry i zabawy dla najmłodszych przygotowane przez organizacje tutaj społeczne, które chcą włączyć się w ramach naszej imprezy we wspólną partnerską inicjatywę, bo wydaje nam się, że zasoby w naszej gminie są i warto by było je połączyć i wypracować jakiś wspólny system, żeby właśnie zachęcić mieszkańców do aktywności. Do aktywności sportowej zbytnio nie trzeba było za to zachęcać panie z Czuchowskiego Koła Gospodyń Wiejskich, choć ich działalność kojarzy się przede wszystkim z dbaniem o tradycje i szykowaniem słodkich maszketów, nie straszny im również sport i to zdominowany przez mężczyzn. Panie z Czuchowskiego Koła stanęły bowiem do meczu piłkarskiego przeciwko koleżankom z Koniec Pola. Proszę pana, my jesteśmy dojrzałe kobiety i my się niczego nie boimy. My traktujemy to jako zabawę.
Violetta Rosińska. Cała przyjemność po naszej stronie. Jak będzie, tak będzie. Trudno, pogodzimy się z porażką, pogodzimy się z wygraną, jeszcze tym bardziej. No damy z siebie wszystko, nie? No właśnie. A gra pokaże. Gra pokaże, no zawsze jest jakaś rywalizacja, no taki to już jest człowiek stworzony, prawda? No coś tam zawsze każdy chciałby wygrać, ale czy wygra? Każdy z nas jest wygrany, bo odwaga przede wszystkim, że znaleźliśmy się tutaj i wszyscy razem potrafią wyjść na to boisko i zagrać, no to już jest chyba zwycięstwo, prawda? Oczywiście, a miłym dodatkiem był fakt, że panie z Czuchowa pokonały rywalki aż 5-0 i o stronniczości sędziów nie mogło być mowy. Głównym arbitrem tego spotkania był bowiem nie kto inny, tylko wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, a okazją był coroczny festyn organizowany oczywiście w Czuchowie.